Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka Plus. Tematem tego filmu jest pole powierzchni trójkąta rozpiętego na wektorach. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka, papieru, coś do pisania oraz ewentualnie kalkulator. No i moi drodzy, jak już wspominałam, będziemy liczyć pole powierzchni trójkąta, który jest rozpięty na wektorach. No, wektory mamy dosyć liczebne, mamy tutaj składające się z x, y oraz z, więc będziemy troszeczkę liczyć. No i jak to w ogóle zrobić? Jak za to się zabrać? Jak wykorzystać własności wektorów, żeby liczyć pola powierzchni figur? No więc, moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że możemy skorzystać z pewnych iloczynów, które związane są z wektorami, i w tym wypadku skorzystamy z tego, że jeżeli mamy dwa wektory i rozepniemy na nich równoległobok, no to pole tego równoległoboku możemy obliczyć jako z iloczynu wektorowego tych dwóch wektorów. Ale my chcemy pole trójkąta. A czym jest pole trójkąta? No to jest połowa tego pola równoległoboku. Czyli w ten sposób wystosowaliśmy właśnie wzór na pole trójkąta rozpiętego na danych wektorach i wykorzystujemy właśnie tutaj iloczyn wektorowy. No więc, moi drodzy, co my tutaj mamy? No więc mamy iloczyn wektorowy, który liczy się następująco. Możemy policzyć go wieloma sposobami i my skorzystamy z tej metody wyznacznikowej. Wpisujemy najpierw nasze wektory jednostkowe, czyli i, j oraz k. Następnie, ponieważ wyznacznik liczymy z macierzy kwadratowej, więc może to być macierz 3×3 tylko, i wpisujemy nasze wektory, czyli 1, minus 1, 1, 0, 3 i minus 2. I teraz musimy policzyć ten nasz wyznacznik. Możemy skorzystać z metody Sarusa, która dotyczy przepisania dwóch pierwszych kolumn albo dwóch pierwszych wierszy. Ja skorzystam tutaj z przepisania dwóch pierwszych wierszy. Czyli tu będzie 1, minus 1, 1, 0, 3 i minus 2. I mamy jedną, drugą. Tutaj ta wartość bezwzględna jest nam potrzebna, ponieważ będziemy chcieli obliczyć potem długość wektora, który powstanie w wyniku, więc musimy tą wartość bezwzględną cały czas przepisywać. I teraz co tu będzie? No to najpierw zajmiemy się tym skosem w tym kierunku, czyli to będzie i razy minus 1 razy minus 2, czyli to będzie 2i. Następnie schodzimy w dół, będzie 1 razy 3 razy k, czyli plus 3k, i 0 razy 1, 0 razy 1 razy i tutaj, czy myśmy dobrze tutaj przepisali, tak? No tak, niepotrzebnie ten trzeci wiersz, zagadałam się i przepisałam niepotrzebnie, czyli będzie 0 razy j razy 1, to będzie 0, czyli tego już nie wpisujemy, minus, i teraz lecimy drugi skos, czyli k razy minus 1 razy 0 to jest 0, czyli nie piszemy, 1 razy 3 razy i to są 3i, dalej mamy minus 2 razy j razy 1, to będzie minus 2j. I teraz, moi drodzy, uporządkujemy sobie to, co dzieje się tutaj w nawiasach, czyli mamy tak 2i plus 3k minus 3i plus 2j. No i teraz, moi drodzy, co tam się stanie? Mamy tak jedną, drugą i tak 2i minus 3i to będzie minus i. Uporządkujemy zawsze i od k, żeby mieć tak jak tutaj zaczynaliśmy w naszym wyznaczniku. 2j już się z niczym tutaj nie zredukuje, więc zostanie plus 2j i plus 3k. I teraz to wyrażenie, które znajduje się w naszej wartości bezwzględnej, wpisujemy w formie wektora, czyli to będzie teraz minus 1, 2, 3, czyli przepisujemy współczynniki przy tych tutaj naszych literkach i liczymy, zgodnie z tym, co mówi wartość bezwzględna, liczymy długość naszego wektora, czyli to będą po kolei współrzędne, sumowane współrzędne do kwadratu i oczywiście potem z nich pierwiastek, czyli będzie minus 1 do kwadratu, czyli 1, plus 2 do kwadratu, czyli 4, plus 3 do kwadratu, czyli 9. Jak to dodamy, to będzie pierwiastek z 14 podzielony razy 1 druga, to będzie pierwiastek 14 przez 2. I takie, moi drodzy, właśnie tak tyle wynosi nasze pole trójkąta rozpiętego na danych wektorach. Czyli zobaczcie, jak takie działania, takie własności mogą pomóc nam w liczeniu rzeczy, które moglibyśmy myśleć nie są do wyliczenia. Zachęcam do przejrzenia pozostałych zadań związanych z wektorami, z geometrią analityczną, które znajdują się na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości, wszystko to możecie wysyłać na adres mailowy, który podany jest w opisie do tego filmu. Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.